Altaro. Ostrza głowę właśnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Piłką Robert Lewandowski. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Ma rywala na karku. Był chyba faul, ale sędzia puszcza grę. Argentyna wciąż przy piłce. Ale mimo puszczenia korzyści, akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Giovanni Lo Celso. Lo Celso. Di Maria. Groźnie, Di Maria! Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol, piłka w siatce! Trzy bramki przewagi, ten mecz jest rozstrzygnięty. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale najpiękniejszym zmieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógł go obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Po tym golu już 3-0. Ta podana do Lo Celso. Takie wejścia w ślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. Podanie do Zielińskiego. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. Piłkę przechwytują rywale. Zieliński ma trochę miejsca na boku. Piotr Zieliński zagrywa do środka. Gol! Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego boleja. Brawo, Robert! Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie, ale to, co było później, warto oglądać wielokrotnie. Idealnie odczytał trajektorię. I przymierzył z boleja. I po tej bramce jest 4-0. Argentyńczycy zaczną teraz z wolnego potem faulu. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Ale strzał zablokowany. Messi dośrodkowuje z rogu. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Lewandowski. Lewandowski może się przebić skrzydłem. Lewandowski, będzie groźnie. Było groźnie. Strzał w bramkę, ale solidna obrona. Naprawdę dobra parada. Interwencja efektowna i skuteczna, jak setki razy na boiskach treningowych. Chleb powszedni bramkarskiego tamu. Ależ robotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Od pierwszego gwizdka grają naprawdę dobrą, efektowną piłkę, stwarzają mnóstwo okazji, mają tak zwany dzień konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans.
ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Popatrzmy może raz jeszcze, uderzenie na dalszy słupek, wtedy jeszcze udana interwencja, ale zaraz potem dobitka i sprawa była przesądzona. Tego właśnie uczą na treningach. Współpraca, szerokie ustawienie przy ataku, obrona nie wiedziała na kim się skupić, a w rezultacie mamy trafienie. Rzadko widuje się tak ostre, jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Ci piłkę po tym wejściu. Di Maria. Znakomite wejście, choć rywale mają rzut za autem. Wyjątkowo nieudane podanie z autu. Piłka zamiast do adresata od razu trafia do rywala. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Leandro Paredes. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Czy trafi? Odbiór, ale dalej niebezpiecznie. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Mogą tu teraz groźnie skontrować. Teraz jest konieczny powrót do obrony. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A lewy wykorzystał swoje warunki fizyczne i głową pokonał bramkarza. A więc pogrom 6-0. Sędzia stosuje korzyść. Nie przerywa natarcia Argentyńczyków. Słuszna decyzja. Ale mimo puszczenia korzyści akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać żurwony. Nie wiem, dlaczego zawodnik wydaje się być zdziwionym. Chyba pamięta, że dostał już ostrzeżenie, więc skąd ta reakcja? Piłkarze już tak mają. Zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Krzysztof Piątek. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazanie żółtej kartki. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Wysoki pressing i odbiór piłki może być groźny. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Piłkę otrzymał Krzysztof Piątek. Szansa Lewandowskiego. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec.
I jest rzut rożny dla Polaków. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Lautaro Martinez. Dobra interwencja. Rywal bezradny. Podanie do Krzysztofa Piątka. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Jeśli robić ślizgi, to tak. Czysto i skutecznie. Zieliński przyjmuje piłkę. Ryzykownie, ale skutecznie. Za chwilę możemy mieć w centrę. Lewandowski, będzie groźnie. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Leandro Paredes. Piątek teraz dobrze interweniuje. Przejął piłkę. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło usprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Leo Messi. Doskok do rywala i po akcji. Świetne, prostopadłe podanie. Świetna okazja, piątka. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Cash. Dobra, teraz szansa na centrę. Nie daje się teraz zatrzymać. I akcja zastopowana. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Dobrze teraz Krychowiak, spokojne przejęcie. Robert Lewandowski. Świetna interwencja wyszła z tego ślizgu, do tego odebrana piłka. Faul w takim momencie. Czy zobaczy drugą żółtą kartkę? I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę. Już drugą, a więc resztę meczu obejrzy z szatni. Cóż, Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego. To było zupełnie niepotrzebne. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Rozumiem nerwy, ale muszą nad nimi zapanować. Mają żółty kartonik, a przecież próba strzału z dystansu. No, gdyby wykorzystał ten rzut wolny, byłby piękny gol. Niewiele zabrakło, aby się udało. Tak czy owak, trzeba docenić pomysł. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Dośrodkowuje pole karne, ma komu zagrać. Mają teraz szansę na kontratak. Zamykają go teraz rywale. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Guido Rodriguez. Bardzo niebezpiecznie ten wślizg wyglądał. Nie zdziwię się, jeśli zobaczymy tutaj czerwoną kartkę. Dotąd rozgrywali perfekcyjny mecz, ale tego raczej nie mieli w planie. Szybki faul i oczywista czerwona kartka.
Masz rację, Tomku. Przy tak komfortowej przewadze chciałoby się widzieć z ich strony tylko piękną grę. Niepotrzebnie tak się zachodzi. Zrywają się do kontry, jak i wybiorą wariant. I stracona piłka. Ten kontratak nieźle się zapowiadał, ale jest za linią obrony. Uwaga! Ale to spaprali. To była fantastyczna kontra. Uderzenie daleko od celu. Rzeczywiście, zespół przeprowadził szybką akcję. Obrona się nie połapała. Wszystko było jak trzeba, aż do tego strzału. Szkoda tej wygodnej sytuacji. Guido Rodriguez. Poradził sobie, minął z wodem. I mamy stratę. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Utrzymuje się przy piłce, przybiegną się. Tak, gol! Ale niestety, to już chyba za późno. Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. Zieliński ma trochę miejsca na boku. Zablokowany ten strzał. I rywal zostaje w tyle. Czy mu się uda? Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Szczególne słowa uznania.